Są młodzi i energiczni, pracują zawodowo albo uczą się w szkołach o różnych profilach, ale popołudniami łączy ich wspólna pasja. Chcą ocalić od zapomnienia muzykę bliską ich sercom. Tak powstała kapela ludowa To i Hola, którą założyli młodzi mieszkańcy Kamienia w powiecie rzeszowskim. Klarnet, akordeon, skrzypce, kontrabas. Na takich instrumentach grają członkowie nowej kapeli. Zadbali także o ludowe stroje. Część samodzielnie uszyli, bo tu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Dzięki temu rozwijam swoją pasję, wiadomo. Cały czas ćwiczę grę w zespole. No i na pewno jest to coś pozytywnego, coś fajnego. Muzyka ludowa, którą gramy w zespole, na pewno nie jest bardzo popularna, ale jest dosyć popularna. Ludzie wracają do muzyki swoich przodków i myślę, że w każdym rejonie Polski taka muzyka jest wykonywana. Są więc walczyki, polki, oberki i cholewiaki. Młodzi sięgają do repertuaru dobrze znanego na wsi, ale starają się grać po swojemu, wkładając serce w każdy utwór. Istniał tutaj w Kamieniu kiedyś zespół ludowy, no ale niestety skończył on swoją działalność i my razem z kilkoma młodymi osobami staramy się odtworzyć i kultywować dalej ich tradycję, tą muzykę, którą oni tworzyli. Pan Edward to doświadczony muzyk i dobry duch kapeli. Sam przez lata grał i śpiewał w zespołach ludowych. Teraz swoją wiedzą dzieli się z młodymi. Gdyby nie mieli słuchu dobrego i w rodzinie ktoś nie grał, nie był związany z kulturą, to oni by też nie grali. Ale jak ojciec grał, czy matka, czy śpiewali, to dzieci też to samo kontynuują. I dlatego przychodzą, grają, są zadowoleni. Członkowie zespołu mają od 16 do 24 lat. Większość wciąż się uczy, ale na wspólne granie zawsze znajdują czas. Teraz przed nimi szczególnie dużo pracy, bo przygotowują się do koncertu kolęd, który chcą zagrać w kilku okolicznych kościołach.